Znasz najnowsze osiągnięcia amerykańskich uczonych? Wyobraź sobie, że oni... Ojej, słuchaj, no to już jest nudne. Dlaczego ty ciągle czepiasz się tych amerykańskich jajogłowych? Wcale nie amerykańskich. Może się chcesz dowiedzieć, do czego doszli po żmudnych badaniach naukowcy francuscy, albo brytyjscy, lub rosyjscy. O, albo to jest naprawdę śmieszne. Mnie nie jest do śmiechu. Przecież naukowcy, co prawda nazwałem ich jajogłowymi, są potrzebni, powinni być autorytetami, a ty z nich kpisz i im ten autorytet podkopujesz. Także wobec dzieci to nie jest w porządku. A oni są w porządku. Zajmują się głupotami, marnują czas, wysiłek i pieniądze na jakieś nikomu niepotrzebne badania, a przede wszystkim raz po raz kłamią. Nie wszyscy. Niedawno jeden znany profesor w telewizji krzyczał, że w nauce trza mówić prawdę. Też mi odkrycie. Jan Paweł II też to mówił, nawet do polskich naukowców. Poszukiwanie prawdy i dzielenie się nią z innymi jest ważną posługą społeczną, do jakiej w szczególny sposób są wezwani ludzie nauki. I co? No właśnie, i co?